Dobrze, Scrum powinien być na ekranie oczywiście. I tutaj mamy tak, to jest pierwszy ramię crossa, już odwrócę normalnie. To co ułożone zawsze staram się trzymać z tyłu, więc tu mamy drugie, trzecie, czwarte. I cross był bardzo łatwy, bo tutaj widziałem, że po L2 tę parę też wyrzucę do góry. Więc starałem się przewidzieć, co się z nią stanie. No tutaj za dużo się z nią nie dzieje po prostu, bo po L2 ona ląduje z tyłu i w ogóle nie uczestniczy w crossie. Na dodatek jest do zrobienia na lewą rękę. W tej rotacji tutaj ona jest do tego slota, tak, ale trzeba będzie zrobić rotację na tą rękę i tutaj zastanawiałem się tylko, co zrobić z tymi dwoma parami, ale zdecydowałem się, że zrobię po prostu D', R', D', R' i mam pierwszą parę do zrobienia już i zrobiłem na lewą rękę z tyłu. Można oczywiście było zrobić rotację w tę stronę, tak, ale ja się zdecydowałem na tył, żeby tutaj trochę już mieć oglądu. O, tutaj przegapiłem w ogóle gotową parę, tak, także to mój błąd. Tak, no ale to jest speed solve, nie? Zrobiona para. Robiąc tą parę, dostrzegłem tę parę. To jest para na prawą rękę, to znaczy tutaj do tego slota. Muszę mieć jednak zielony center z tyłu, więc rotacja i do zrobienia tutaj z tyłu. I tutaj przegapiłem zupełnie, że była para. Mogłem ją od razu wstawiać tutaj i później zająć się tą parą. No ale dostrzegłem za to tę parę i robiąc tę parę zwykłym takim sposobem, czyli w ten sposób... Tak, rozbiłem tę parę, której nie widziałem, rotacja i tutaj znowu na lewą rękę i para zrobiona, tak. No i teraz OLL, nie jest mój ulubiony OLL, nie mam z nim też większego problemu. I problemy z rozpoznaniem PLL-a, bo tu są światła, tutaj mamy te dwie krawędzie, po dopasowaniu łatwo widać, że to jest permutacja A, rotacja, niestety to jest z błędem oczywiście. Tak, PLL-A zrobione. No i cały surf jest. No i to tyle. Pierwsze ułożenie tego roku. Całkiem udane, ja bym powiedział, jak na to, jak mało trenowałem. Dzięki za uwagę. Na razie. Pa.